Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak Państwo doskonale widzą, to jest wyjątkowe, specjalne wydanie programu: Jakatolik. Krótkie, ale z wyjątkowego miejsca. O którym to miejscu już za chwilę. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których kościoły te nowoczesne, budowane za naszego życia i za życia naszych rodziców w ostatnim, ostatnim półwieczu przypominają albo skocznie narciarskie, albo. Kury, ewentualnie kurniki. Przypominają torty, przypominają wyrzutnie rakiet, przypominają, no co tu dużo mówić, wyciskarki do owoców. No tak, wiedzą Państwo doskonale o których projektach już tych zrealizowanych w Polsce, ale nie tylko mówię. Ktokolwiek z Państwa był w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie i widział Stary Kościół, ten, w którym pochowani są e, pastuszkowie, oraz nowe sanktuarium. Ten na własne oczy widział na jednym placu, jak bardzo przez ostatnie dziesiątki lat zmieniła się charakterystyka kościelnych budowli. Mówiąc bardzo, ale to bardzo delikatnie. To wszystko przez zamęt w kościele. Tak, to jest efekt tego samego zamętu, który kazał nam stworzyć kanał Polonia Christiana TV, w którym przypominamy tradycyjną naukę kościoła. To jest ten sam zamęt, ten sam chaos, ten sam kryzys, który każe dzisiaj niektórym kapłanom na świecie błogosławić związki homoseksualne w katolickich świątyniach. Słyszą Państwo piękny dzwon świątyni, o której za chwilę Państwu zdradzę, gdzie jest, bo to naprawdę coś niezwykłego. Ten sam zamęt który, mam wrażenie, jest, potęguje się nie tylko w całym Kościele, ale również w głowie głównodowodzącego Piotrową Nawą, a więc papieża Franciszka. Bo to, szanowni Państwo, wiedzą doskonale, jakiś czas temu, podczas podpisywania dokumentów fiducja, supplicans, papież zezwolił na błogosławienie par tej samej płci w szczególnych, wyjątkowych okazjach, tylko spontanicznie i żeby absolutnie nie przypominało to błogosławienia małżeństw. Kilka tygodni temu przed moim przyjazdem tutaj, papież Franciszek, w rozmowie z jedną z amerykańskich dziennikarek, powiedział, że absolutnie nigdy nie zezwalał na błogosławienie par homoseksualnych. A dziś, kiedy jechałem do tej katedry, przeczytałem, że papież Franciszek, na zamkniętym spotkaniu z kapłanami włoskimi, użył wyjątkowo nieprzyjemnego słowa, którego w tych świętych murach nie przytoczę, na określenie homoseksualnych kleryków, których jest za dużo. We włoskich seminariach, jak się wyraził. Także widzą Państwo, że ten zamęt dotyczy nie tylko całej struktury kościoła, ale też samego ducha, można by rzec, Ojca Świętego. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja na to, że zamęt pokonamy. A skoro zamęt wszedł wszędzie, również w sztukę sakralną, w architekturę sakralną, to można go pokonać. W jaki sposób? Szanowni Państwo, jestem w tej chwili w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Karagandzie. Tak, Szanowni Państwo, w Karagandzie, znanym górniczym mieście w Kazachstanie. Po środku stepu powstało to miasto i po środku stepu powstała ta piękna katedra. I teraz zastanawiają się Państwo, widząc te ściany przypominające w stylu neogotyk, czy ma ona 200 lat? 150? Przecież w Kazachstanie 150 lat temu nikt nie budował kościołów. Tak, nikt nie budował kościołów. Szanowni państwo, ten kościół był konsekrowany przez kardynała Angelo Sodano w roku, trzymajcie się państwo. W roku 2012. Nie przesłyszeli się państwo. I teraz spójrzcie państwo, rozejrzyjcie się wraz ze mną, jak wygląda ta kazachstańska chciałem powiedzieć karagandyńska chyba, eee, katedra. Przecież taki kościół mógłby stać na całym świecie, dokładnie w ten sam sposób wyglądając i od razu dając znak całemu światu, że jest to świątynia katolicka, że tu się modlą katolicy, że tam ukryty jest Najświętszy Sakrament. Bóg żywy, który zasługuje na piękno swego kościoła. Tak jak Mojżeszowi powiedział Pan Bóg na Górze Synaj że ma zbudować Arkę Przymierza, w której Bóg w postaci wtedy dziesięciu przykazań ma spoczywać. Tak jak budowali Żydzi namioty, tak jak budowali świątynie. Tak i my dzisiaj powinniśmy budować piękne kościoły dla Boga. Budujemy przeróżne. Rozmawiałem tutaj w Kazachstanie, w Karagandzie z biskupem Atanazem Schneiderem, Znanym Państwu doskonale i z naszych łamów i z wszelakiej aktywności, która ma zastopować kryzys w Kościele. Rozmawialiśmy, bo przygotowujemy film. Film pod roboczym tytułem Credo, ale nie będzie to proste wyznanie wiary, które każdej niedzieli wygłaszamy w Kościołach. Będzie to wyznanie wiary w konkretną wspólnotę, w konkretną instytucję, w konkretne mistyczne ciało Chrystusa, więc wiarę w kościół. W kościół taki, jakim on jest, a jakim on nigdy nie był, nie będziemy go nigdy pokazywać. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest wiele mitów wokół kościoła: że jest przede wszystkim instytucją ziemską, taką jak wszystkie inne NGOsy, że jest yy, ufundowany po to, żeby tylko i wyłącznie pomagać biednym, zajmować się działalnością charytatywną, nie wiem, głosić ideę pokoju na świecie. Nie o tym, jest kościół katolicki. Nie po to został ufundowany kościół katolicki, ale o tym państwo przypomną sobie kiedy będą państwo oglądać nasz film, który we współpracy między innymi z biskupem Schneiderem przygotowujemy. Aby ten film powstał, potrzebne jest państwa wsparcie, o które na koniec tego materiału poprosi jeszcze biskup Schneider. Ale co bardzo istotne, chciałbym państwu Powiedzieć, że kościół, w którym się dzisiaj znajdujemy, stoi na terenie, na którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu, pośrodku Azji, w Związku Radzieckim, skrajnie antykatolickim państwie, był gułak. gułak, w którym ginęli przeciwnicy komunizmu, również katolicy, również polscy katolicy. Po środku stepu powstało miasto, najpierw osada, potem miasto. A potem przybył tu Kościół Katolicki, przybył tu ksiądz bukowiński z Krakowa, tak jak my. I zasiął zaczyn. Zaczęło się. Biskup Atanazy Schneider, myślę, że o jego ortodoksji w każdej dziedzinie życia katolickiego, nie muszę nikogo przekonywać, był jednym z budowniczych tego kościoła. I właśnie dlatego, że został on zbudowany przez biskupa, który jest prawidłowo po katolicku uformowany, w tradycyjnym nurcie katolicyzmu kościół ten wygląda tak pięknie jak państwo widzą. W miejscu, w którym był gułak kilkadziesiąt lat później w środku Kazachstanu powstaje katolicka katedra pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tej Najświętszej Maryi Panny, która przepowiedziała kryzys na całym świecie, która przepowiedziała kryzys kościoła, która kazała prosiła nas o to, abyśmy się nigdy nie poddali, bo na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Spójrzcie Państwo tylko na tę katedrę. Po środku stepu kazachskiego stoi kościół poświęcony triumfowi Najświętszej Maryi Panny, zapowiedzianemu go w Fatimie. Ten triumf zapowiedziany w Fatimie to jest triumf, na który cały czas Oczekujemy, ale mnie osobiście, ten kościół, piękno tej świątyni i niezwykły zapał księdza biskupa Schneidera przekonują i utwierdzają w nadziei na to, że na całym świecie, na całym, w całym kościele powszechnym zatriumfuje w końcu Matka Boża i ten symbol od gułagu z komunistycznego państwa do pięknej katedry. Poświęconej Najświętszej Maryi Pannie Słatimy, niech będzie i dla Państwa jakąś nadzieją na to, że mimo iż pogrążeni jesteśmy w olbrzymim kryzysie, to powstaniemy. Ale zadaniem tych, którzy już w Boga dzisiaj wierzą, jest to, aby po pierwsze własnej wiary mimo ogromnego kryzysu w Kościele nie utracić, a po drugie, aby przekazać ją dalej. Przekazać tę wiarę możemy na różne sposoby, również wspierając produkcję naszego filmu, ale w tej sprawie już żegnając się z Państwem, oddaję głos biskupowi Schneiderowi. Szczęść Boże. Now you finish to assist an interview which Mr. Christian made from this movement of uh, Polonia Christiana and the uh, Peter Skarga Institute uh, who are promoting this beautiful Movie for the Catholic faith, Catholic Church. Therefore, I would like all who assist this interview and movie to support generously this great work of Catholic Apostolate.